Szanowni Państwo, chcieliśmy zaprezentować stanowisko Konfederacji w sprawie, która zbulwersowała w dniu wczorajszym Polaków i która w dniu dzisiejszym nadal ich bulwersuje, będzie bulwersowała w dniach najbliższych. Chodzi o wyjazd z Polski, ucieczkę poza polskie granice byłego dyrektora w Ministerstwie Sprawiedliwości, byłego wiceszefa Sądu Administracyjnego w Warszawie, pana Tomasza Szmyta. W związku z tym, co się wydarzyło, chcielibyśmy, by minister spraw wewnętrznych, minister koordynator do spraw służb specjalnych i osoby odpowiedzialne za te sprawy wyjaśniły Polakom, w jaki sposób pan sędzia wyjechał z Polski. Czy wyjechał on bezpośrednio pomiędzy przez granicę polsko-białoruską, czy może wyjeżdżał na Białoruś z tranzytem i dlaczego nie weryfikowano, nie sprawdzano, z jakimi materiałami, z jakimi dokumentami, z czym taka osoba jechała do kraju, który jest, powiedzmy sobie wprost, wrogi wobec Polski. Białoruś, najbliższy współpracownik, sojusznik Federacji Rosyjskiej, kraj, co do którego Polacy boją się, że może być krajem, z którego może mieć miejsce inwazja na terytorium Polski, jest krajem, w którym od dnia wczorajszego udziela azylu politycznego polskiemu sędziemu i to nie pośredniemu sędziemu, ale osobie, która pełniła ważne funkcje w polskim wymiarze sprawiedliwości. Pan sędzia jest osobą, która zajmowała się między innymi postępowaniami sądowymi dotyczącymi ochrony informacji niejawnej, sporów między żołnierzami, między funkcjonariuszami spół specjalnych, a szefami tych służb. Ma w związku z tym i miał dostęp do akt spraw, które zawierają dane wrażliwe dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny. W związku z tym, po pierwsze, chcemy wyjaśnień osób właściwych, w jaki sposób była możliwa taka sytuacja, że osoba, która mająca, wiemy o tym, problemy z prawem, osoba, wobec której toczyły się postępowania w związku z udziałem w tak zwanej aferze hejterskiej, wyjeżdża z Polski. Wyjeżdża z Polski i nie wiemy, którędy, w jaki sposób i z jakimi danymi. Dodatkowo, ponadto chcielibyśmy zawnioskować, żeby stworzyć rejestr osób, które pełnią ważne funkcje państwowe, osób, które mają dostęp do informacji niejawnych, osób zajmujących się kwestiami ważnymi dla bezpieczeństwa Polski, czy to bezpieczeństwa militarnego, czy energetycznego, czy w innych wymiarach, względem których powinny być stosowane przez polskie służby specjalne procedury dotyczące wyjazdu z tych osób do krajów, które są, powiedzmy wprost, wrogie i które stanowią zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej. Będziemy się tego domagać na poziomie legislacyjnym. Dziękuję. Ta sytuacja może potencjalnie doprowadzić do dużej destabilizacji sytuacji wewnętrznej w naszym państwie. Ale czego jest ona wynikiem? Przede wszystkim wynikiem wojny Platformy z PiS-em. Przecież to była osoba powołana przez Komorowskiego, awansowana przez Ziobrę, skruszony sędzia, sygnalista, który w zespole parlamentarnym pani Kamili Gasiuk-Pichowicz występował, czyli osoba, która przebijała się przez i Platformę, i przez PiS i nikt nie zwrócił uwagi na to, jaką to jest osoba, jak się potem zachowa. No, sędzia z dostępem do informacji ściśle tajnych, rozpatrujących sprawę ABW, no i taka osoba wyjeżdża na Białoruś, serio wybiera życie na Białorusi. Ewidentnie coś tu musiało się grubszego stać. Ta sytuacja musiała się od dawna ciągnąć, a to, że nasze służby, to, że nasze państwo tutaj tak naprawdę w ogóle nie zadziałały i pozwoliły tej osobie z takimi informacjami wyjechać z kraju, jest naprawdę karygodne. Wiemy niestety w tej sytuacji, że mleko się już rozlało. Konsekwencje, jakie na nas spadną w związku z tym, jeszcze nie do końca są wiadome, ale jesteśmy pewni, że będą to duże konsekwencje. Ale potrzebujemy dokładnego wyjaśnienia tej sprawy, aby w przyszłości takie sprawy się już nie wydarzyły. Ponieważ chyba zdajemy sobie wszyscy sprawę, że Rosjanie nie będą na tym, nie zostaną tylko na tym. Będą próbowali w dalszym ciągu inne osoby przekierować do współpracy do siebie i nasze służby powinny być na to przygotowane. Dlatego jako Konfederacja żądamy, żeby ta sprawa była na Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych dokładnie omówiona i żeby wyciągnięto odpowiednie konsekwencje wobec zaniedbań, które tu nastąpiły i wnioski na przyszłość, żeby już do takiej sytuacji nie dochodziło. Proszę Państwa, gdy polski rząd budował mur
na granicy polsko-białoruskiej, to ten mur miał być po to, by nielegalni imigranci przez Białoruś nie byli przerzucani do Polski. My potrzebujemy w chwili obecnej muru prawnego i muru procedur, dzięki któremu polscy funkcjonariusze publiczni, polscy sędziowie, polscy urzędnicy nie uciekali w drugą stronę z ważnymi danymi, z ważnymi informacjami, i taki mur koniecznie od strony prawnej musimy zbudować. Czy są jakieś pytania? Dziękujemy bardzo. Dziękuję.